Polska liderem, cholera, Polska liderem. Odwróć tabelę Gibraltar na czele, a Polska na samym dnie. Tak to wygląda właśnie, bo Polska ma 18 punktów i jest liderem. Nawet ma więcej punktów niż Niemcy. W ogóle to Polska ma tylko 2 stracone bramki. Dwie. Nastrzelały nam Niemcy, które mają mało bramek stosunkowo, bo taka Georgia to ma na przykład 12, a Niemcy mają 9. No, pojebana jest ta grupa. Generalnie dzisiaj gramy mecze z Irlandią i Georgią i nawet jeżeli teraz wygram z Irlandią 3-0, to już chyba można powiedzieć, że jedziemy na Euro. Na 100% pojedziemy na Euro, bo na pewno jeden z tych trzech meczy wygram, a będziemy grali jeszcze z Irlandią, Georgią i Szkocją. I naprawdę nie wiem, co by musiało się zjebać, żebyśmy na to Euro nie pojechali. Moim zdaniem nie da się. Nie da się. Ale możliwe, ale matematyczne szanse jeszcze są dla Szkocji. No nie, na czwarte miejsce to już nie spadniemy. To jest niemożliwe, bo bym musiał... No to jest aż 9 punktów straty do czwartego miejsca, a właśnie tyle mogę stracić? Nie, to Georgia by musiała wszystko wygrać. To jest niemożliwe. Więc baraże mamy już raczej zapewnione. No baraże to jeszcze nie Euro, ale... Ale pojedziemy na Euro. Jak teraz wygramy z Irlandią, to pojedziemy na Euro, a co jest ciekawe, w rzeczywistości o awans na Euro właśnie graliśmy z Irlandią i właśnie graliśmy na narodowym i właśnie takim składem na ten mecz wyszliśmy. I to jest w ogóle pojebany skład, bo na skrzydle Olkowski, pomocnicy Mączyński, Linetty, Kryszkowiak, nie było Milika, chyba miał kontuzję, bo w ogóle na ławce go nie było. W każdym razie pamiętam ten mecz doskonale, ładna bramka Kryszkowiaka i jedna Roberta. Jakoś tak się dziwię właśnie, że on tak mocno strzelił z bani wtedy. No ale takim składem wychodzimy na Irlandię. Irlandia to jest zdecydowanie poza Niemcami zespół, który zepsuł nam najwięcej krwi, bo wygraliśmy z nimi tylko 1-0 w ostatnich minutach, ledwo. No nic, Stadion Narodowy, Polska-Irlandia, mecz o Euro 2016. Fajny to był mecz, ja go pamiętam nie przez pryzmat samego meczu, chociaż też, ale też przez coś innego zaraz wam opowiem. W rzeczywistości ten mecz zakończył się wynikiem 2-1. I wszystkie bramki chyba były w pierwszej połowie, w drugiej już nie było żadnej. No ale to był mecz właśnie kończący eliminację, a u nas będziemy kończyć eliminację meczem ze Szkocją w następnym odcinku, ale już chyba będziemy mieli zapewnione wyjście. Tak naprawdę jeszcze wtedy nie mieliśmy zapewnionego wyjścia. Zaczynamy meczyk! I czemu ja pamiętam ten mecz przez inny pryzmat? Tak mnie napierdalało ucho wtedy, że naprawdę, no, oglądałem ze łzami w oczach, bo mnie ucho bolało i słuchałem tego przemówienia Roberta i po prostu bolało mnie ucho. No, to było dziwne. Ja nie wiem, bo raz była taka sytuacja, że przez 2 tygodnie siedziałem w domu, przez to, że właśnie miałem chore ucho, coś tam mnie bolało i gorzej słyszałem i nie wiem, czy to było wtedy. Moje eliminacje nigdy się nie kończą, także, że mam pewne wyjście z grupy dużo kolejek przed, ja zawsze muszę coś zjebać. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie inaczej. O, wychodzi Mączyński, strzał! Poprzeczka! Kurde, było blisko. Ale ładna okazja, w ogóle Mączyński jak wybiegł, on tam biega na pomocniku ofensywnym. Ajajaj. Może jak pięknie jest. Jest strzał obok bramki, kurwa no. Ale przyszedł Wawrzyniak! Jak on to wybronił? Jedną ręką piąć się sobie zbił z piłą. Ale bomba Wawrzyniaka, kurde. O, pierwsza okazja Irlandii, nie! Broni Fabiański! Nie wiem, jak to jest możliwe w ogóle, że Irlandia dopiero pierwszy raz jest pod moją bramką w 46 minucie. Ale też tylko 4 strzały, w drugiej połowie będzie więcej. Ale od jakiegoś czasu mam wrażenie, że przeciwnicy nie chcą w ogóle w pierwszej połowie robić akcji. Dla mnie dobrze. Ale jak grałem eliminację do Mistrzostw Świata, no to było trochę inaczej jednak. Wow, zagraża życiu i zdrowiu. Ale wychodzi Mączyński, Mączyński, ty nie jesteś snajperem, ale możesz strzelić na 1-0! Pięknie! No nie wiem, no. 1-0, co ja mam, mogę wam powiedzieć. Przeciwnicy nie stwarzają szans. No nie wiem, no jedziemy na Euro chyba, bo ja nie widzę, żeby jak tak Irlandia z nami gra, żebyśmy my nie pojechali na to Euro. To już jest przesądzone, pojedziemy na 100%. I teraz Grosicki, jest Robert Lewandowski, a może strzelmy sobie? Uj! Prawie przydarło ręce bramkarzowi. Dobra, wchodzi Błaszczykowski, Peszko i Sobota, i Peszko jako pomocnik. Nie wiem, chuj tam. Uj! O, dobra, no to było troszeczkę groźne. Irlandia strzela znowu, ale co to za gówniane strzały, weź, nie pokazuj się nawet. A już nawet źle wybijam.
O, Błaszczykowski przejął piłkę. No to teraz będzie jeszcze okazja na szybką kontrę. Wychodzi pięknie Robert Lewandowski. To będzie koniec tego meczu już. No, nie udało się nic zrobić. Tylko 1-0 znowu z tą Irlandią. Coś nie da się strzelać, ale ona także nie chce nam strzelać. No cóż, wygrywamy. Nic więcej już się w tym meczu nie wydarzy. I co ciekawe, Krzysztof Mączyński strzela bramę, jeszcze chyba żadnej nie strzelił. No toż nie można wygrywać wszystkiego po 4-0, no nie. I Mączyński najlepszy, kurde. Szkocja wygrywa, Niemcy wygrywają. No to zostały tylko 3 drużyny w walce cały czas, ale poczekaj. Szkocja jest od nas 5 punktów. No dobra, to jakbyśmy teraz jeszcze 2 mecze przegrali, to nadal mogą nas przeskoczyć. Ale teraz gramy z Gruzją. Jeżeli z Gruzją wygramy, no to po ptakach. Pewny awans. Teraz dowiemy się, czy już na 100% jedziemy na Mistrzostwa Świata. Już na 100%. No i tak naprawdę ostatni mecz będzie już tylko meczem takim o pietruchę. Ale trzeba wygrać najpierw teraz. Nie wiem szczerze, czy da się przegrać takim składem. No nie jest może najlepszy, ale mimo wszystko gramy 2 napastnikami. Kurde, ostatnio rozgromiliśmy Gruzję 4-0. Nie, sorry, 3-0. 4-0 to w rzeczywistości obydwa mecze, ale zobaczymy. Może obydwa mecze po 3-0. Widzę, że taktyka Gruzji się nie zmieniła, aczkolwiek trochę ustawienie i paru zawodników jest innych w porównaniu do poprzedniego meczu. My gramy swoje. Szkoda, że na wyjeździe co prawda, ale tym wynikiem zakończymy prawdopodobnie bitwę. O ile wygramy ten mecz, no to jedziemy na Euro i nie wiem, co by musiało się zdarzyć, żebyśmy przegrali ten mecz, jak tak dobrze idzie nam w rzeczywistości, ale nie chcę lekceważyć rywala. Ale kurwa tam, rozjebiemy ich. W rzeczywistości ten mecz skończył się wynikiem 0-4, tak jak już mówiłem, bo obydwa mecze z Gruzją takim wynikiem się skończyły. Ciekawe, bo strzelał Krychowiak, Mila, Milik i szukała. Szukała piłki i w końcu znalazła. Jak chcesz dużo bramek, zostaw lajka. Jak chcesz mało bramek, to zostaw lajka. O, Mączyński z dystansu. Bum, dobra obrona, Lewandowski jest pusta bramka. Jeszcze raz broni. Ale się rzuca z Kubany. Loria to jest ten chłop, co bronił też wtedy już. Jeszcze dzisiaj gra. No i ja tego meczu nie pamiętam kompletnie. Niektóre mecze pamiętam w całości, niektórych praktycznie wcale i ten akurat pamiętam praktycznie wcale. Pięknie wychodzi Krychowiak. O, on w tym meczu bramkę miał, więc może teraz też mieć. Krychowiak! Jak on to broni? Kurde, ten bramkarz, ale mi się wydaje, że w poprzednim meczu też chyba dobrze bronił. Nie jestem pewien. A tylko, że to był inny bramkarz wtedy, ten Loria nie bronił. Oj, 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 no co? Teraz Gruzja w moim polu karnym i... Ale Glikson to wyciął. Się tam denerwuje chłop, że karnego nie ma. Ale jak klikałem kwadracik, to już myślałem, że będzie karny. Nie! O, jak blisko było! Prawie straciłem bramę. Gra mi zmieniła zawodnika na jakiegoś innego, a ja w tym momencie akurat wślizg chciałem robić i przez to Glikson sobie obok piły przeleciał. Przez to prawie straciłem gola. Normalnie centymetr obok bramki. What? O, jak szybko zakończyła się pierwsza połowa. Jakoś szybko to zleciało. Nie wiem, na początku działo się sporo, a później już nic. I przez to mamy o kurde, jakie ja mam słabe posiadanie piłki. Gruzja trochę lepsza jest, no gramy na ich stadionie. No nie wiem, jestem ciekaw, jak będzie wyglądać druga połowa, ale jak na razie ciężki meczyk. No i bramka szopę. No patrz, kurde, jakie tiki-taki. Niezłe podanie. No chyba się to kurwa zaraz golem skończy, jak oni mi tak cały czas będą, ja? Nie jestem pod ich bramką tak sporo, jak oni pod moją są. Włączę zaraz. Włączę. Wpuszczę Kubę i będzie. Dobra, mamy kontrę 3-3. Jest Robert Lewandowski, Mila cały czas biegnie sam z piłką. Mila, dobra, musimy strzelać. O kurwa. To leciało w bramkę, bo na początku to w ogóle nie widać było, jakby to miało lecieć w bramkę. Myślałem, że pójdzie w trybuny, ale w ostatniej chwili jakoś piłka opadła. No i wybronił bramkarz. Ale chyba nie leciało to do bramki. Dobra, może rzut rożny to jest nasza szansa, ale chwileczkę, chwileczkę. Kubuś, sobota, rybus i wpuśćmy... A wpuśćmy Tiago Cionka. Beka będzie. Zaszukałem, bo on ma żółtą kartkę. Może być w końcówce horror, no nie chcę czerwonej dostać. Chłopaki, no wygrajmy ten mecz i będzie po ptokach. Krychowiak, piękne zagranie do Rybusa, dobre przejęcie. Rybus! Ja pierdzielę, boczna siatka, ale czemu ty strzelałeś z prawej nogi? No mogłeś z lewej. No, Kwaratskhelia teraz przez cały mecz niewidoczny, co jest? I akurat teraz jest widoczny. O kurwa mać, no niedobrze.
No nie, dobrze. 0-1-0. Nie. Mika Utadze? Myszka Mika? Utadze? Czemu akurat jak zawsze powiem, że coś jest tego Kwaratskhelia niewidoczny, to nie mogłem mu odebrać piłki i wrzucił, akurat bramka wpadła? Ja pierdolę, oni jeszcze chcą strzelić jedną! Uuuu, ale to było blisko. Nie no, nie może tak być, chłopaki. Ale jakby teraz poszła druga, no to już by był koniec. Ale jeszcze końca nie ma, możemy nawet to wygrać jeszcze, mamy 12 minut. Kurwa, siły nie masz. Dobrze, Milik, pięknie wychodzi Waldemar. Sobota, Sobota, no dawaj, no naprawdę siły nie masz. Mam jakiegoś asa z rękawa. Peszko? Puśmy jeszcze Jodłowca. A, już nie mamy zmian. No dobra, no to tyle. Pięknie wychodzi Piszczek, piękna akcja Piszczka. Z Błaszczykowskim jest Milik! No niech to szlak. Jasny gwint. Ale to dobra akcja, nie wiem czy to wybronił obrońca czy bramkarz i czy to w ogóle leciało w bramkę, ale mamy rzut rożny. Zawołałem Glika i Cionka, żeby tutaj przyszli i będzie wrzuta. I dobra wrzuta na Cionka! Cionek! Ja pierdolę, no kurwa. Cionek w poprzeczkę i myślałem, że Cionek jeszcze raz dobijał, ale to Rybus tak zjebał. A czy to wyjął bramkarz? A to bramkarz też wyjął, o skurwysyn. Jeszcze Rybus, dobre zagranie, proszę. Wrzuta, puta, kurwa. Jodłowiec, idealne zagranie na Sobotę. Sobota przedarł się. No i to wszystko. Minuta została, czy to będzie druga nasza porażka w eliminacjach? Może nie? Kurwa, skończył. Zawsze jest to samo. Jak już mogliśmy mieć git, to przegrywamy. Ja nie wiem, jakaś słaba forma ostatnio Polaków, ale wszystko zmierza do tego, że mecz ze Szkocją będzie idealnie. Razem ze Szkocją będziemy bić się po prostu o wyjście z grupy i pojechanie na Euro. Albo Szkocja, albo my. Ale my chyba mamy trochę lepszą sytuację i możemy nawet zremisować, a Szkoci muszą wygrać. Aj, ciężki to był mecz. To, co wyjął bramkarz, w ogóle co wyjmował, kurcze. No tego to się nie spodziewałem. Ciężki teren. Zapomnijmy o tym. No i zobaczmy, Niemcy wygrywają, chyba nas jeszcze nie prześcigną. My przejebaliśmy. I Szkocja tylko 1-0 z Gibraltarem i cały czas grupa wygląda tak samo. Ale mówię, Niemcy raczej wygrają, więc jeżeli my zremisujemy albo przegramy, to nas przeskoczą. Jeżeli zremisujemy ze Szkocją w następnym odcinku, to spadniemy na drugie miejsce prawdopodobnie, ale wyjdziemy z grupy. A jeżeli przegramy, to spadniemy na trzecie miejsce. No i chuj nam w dupę. Z tego co wiem, będziemy grali z Bośnią i Hercegowiną w barażach, bo baraże mamy już i tak zapewnione. Ale po co mamy grać w barażach? No, może jedynie dla kontentu. Jest to do pomyślenia. Nie, słuchajcie, w następnym odcinku wygrywamy ze Szkocją i jedziemy na Euro. Ten mecz jest o wszystko. O wszystko! Nie możecie zabraknąć jutro o 18 na premierze, bo gramy o wyjście na Mistrzostwa Europy 2016, kurwa. Jego mać. Pamiętam, że w tych eliminacjach w rzeczywistości była dokładnie taka sama sytuacja, tylko że z Irlandią. Graliśmy z nimi ostatni mecz, oni byli trzeci. Jeżeli byśmy przegrali, to byśmy nie jechali na Euro. Ale jeżeli byśmy wygrali albo zremisowali, a wygraliśmy, to i tak byśmy na Euro pojechali. Także mamy dokładnie tą samą sytuację, tylko kurwa, czemu ja musiałem przegrać z Gruzją? Trochę to upokarzające. Na pocieszenie dodam tyle, że ze Szkocją na ich terenie wygraliśmy 3-0. Zjebaliśmy ich. Także dzisiaj może być, znaczy jutro, tylko lepiej. Polska, Szkocja o awans na Euro 2016. I mam nadzieję, że jeszcze jutro jeden mecz towarzyski, chyba z Islandią, już zagram w dobrych humorach. Dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i do jutra. Siemanko!